Siemanko, mamy okres przedświąteczny, czapka jest, nad brodą właśnie pracuję, no i gabaryty, umówmy się, też jak święty Mikołaj, więc nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić wam top 10 najciekawszych pomysłów na prezenty. Zacznijmy od tego, że prezent dla wędkarza może być nietrafiony. Jeżeli nie macie pewności, jaką metodę łowienia preferuje osoba, którą chcecie obdarować, to kilku grup produktów warto się wystrzegać. Na pewno będą to wędki, które dzielą się na milion różnych konfiguracji, długości, ciężarów, wyrzutów i zastosowań i tutaj bardzo łatwo nie trafić. Czym innym będą też przynęty, bo jeżeli podarujecie duże szczupakowe gumy komuś, kto jest miłośnikiem łowienia okoni na ultralighta, to najnormalniej w świecie ich nie wykorzysta. Jeszcze innym przykładem mogą być krzesła czy fotele, które jeżeli dacie miłośnikowi łowienia karpi, to super, ale jeżeli podarujecie coś takiego spinningiście, to najprawdopodobniej nigdy tego nie użyje, bo mało który spinningista łowi z fotela. Więc ja przedstawię wam 10 bardzo fajnych pomysłów na prezenty, które są uniwersalne i które powinny się spodobać każdemu wędkarzowi. Chyba najbardziej uniwersalnym pomysłem na prezent będzie nasza karta podarunkowa. Sami wybieracie wartość, możecie wpisać życzenia, więc oprócz świąt jest to fajny pomysł na urodziny czy inne okazje, a osoba, która dostanie taką kartę, może wykorzystać ją przez rok od momentu jej wygenerowania. Jeżeli macie obawy, że nie traficie z wędką czy z przynętą, tak jak wspominałem wcześniej, to taka karta jest naprawdę bardzo bezpiecznym prezentem, bo każdy wędkarz będzie doskonale wiedział, jak ją wykorzystać, a będzie mógł wybierać z całego asortymentu naszego sklepu. Innym bardzo fajnym atutem tej karty jest to, że możemy ją wygenerować dosłownie ostatniego dnia przed świętami. W tym roku będzie to piątek, bo o ile dobrze pamiętam, Wigilia wypada w sobotę i jeżeli spóźnicie się z prezentem, czegoś nie ogarniecie, to zamawiacie kartę, my ją wam wysyłamy wtedy, już niestety nie w takiej formie, ale w formacie PDF, ze wszystkimi niezbędnymi kodami, żeby ją aktywować i w ten sposób ratujemy święta. Myślę, że to bardzo fajna opcja. Polecam wam bardzo serdecznie takie rozwiązanie. A teraz przechodzimy już do kolejnej propozycji. Kolejną propozycją są mystery boxy, które cieszą się ogromną popularnością. Mamy tutaj tajemnicze pudła, w których nie wiecie co będzie, ale gwarantujemy, że będą w nich naprawdę specjalnie wyselekcjonowane przynęty spinningowe. I tutaj uwaga, ważne jest, żebyście wiedzieli, że osoba, którą chcecie obdarować, jest spinningistą i to wystarczy, bo w przypadku tych boxów świątecznych, które przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję, mamy przekrój najróżniejszych przynęt na różne gatunki ryb i tutaj jesteście pewni, że traficie, ale oprócz tego, jeżeli wiecie troszeczkę więcej, jeżeli wiecie na przykład, jaki gatunek preferuje osoba, której chcecie podarować prezent, to mamy również boksy na różne gatunki ryb, takie jak szczupaki, sandacze, pstrągi, okonie, bolenie, klenie, naprawdę najpopularniejsze gatunki, które występują w naszych wodach i wtedy możecie wybrać prezent bardziej konkretny, ale mamy też coś bardziej uniwersalnego. Odnośnie tego najnowszego Mystery Christmas Boxa, którego przygotowaliśmy specjalnie w tym roku. Już lada moment na kanale pojawi się kolejny film, bo będzie to specjalny box, będą w nim gratisy, będzie w związku z nim konkurs, gdzie będzie do zgarnięcia kołowrotek i dużo, dużo fajnych atrakcji, ale o tym film na kanale już lada dzień, myślę, że jutro, max pojutrze, więc śledźcie uważnie nasz kanał, jeżeli będziecie zainteresowani tymi boxami, natomiast wszystkie inne to naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent, który serdecznie polecam, a teraz przeskakujemy do kolejnej propozycji. Kolejny pomysł na prezent to rękawice i czapki. Bardzo wiele gatunków ryb da się łowić w okresie zimowym i wtedy rękawiczki są niezbędnym elementem wyposażenia każdego wędkarza. Mamy tutaj ogromny przekrój, jak chociażby rękawice wełniane, rękawice polarowe, czy takie naprawdę grube rękawice do już ekstremalnych warunków. Każdy wędkarz, czy to spinningista, czy miłośnik łowienia bardziej stacjonarnie, znajdzie tutaj coś dla siebie. Jak już jesteśmy przy zimowych tematach, to oczywiście czapki, które ochronią naszą głowę przed niekorzystnymi warunkami. Ale czapki to nie tylko czapki zimowe, bo również pełna przekrojówka czapek z daszkiem, które wędkarze dosłownie uwielbiają. Mamy tutaj kilka aspektów. Po pierwsze, chronią one również naszą głowę. Po drugie, możemy nosić logo swojej ulubionej firmy, czy też ulubionego sklepu. A ja po prostu wolę taką czapkę niż coś takiego, więc ta leci. Ja już zostaję w tej i polecam wam bardzo serdecznie czapki i rękawiczki, bo jest to naprawdę bardzo fajny pomysł. A teraz przechodzimy już do następnej propozycji. Kolejny pomysł na prezent to kołowrotek i od razu zaznaczę, że trochę jak w przypadku wędki tutaj też się można pomylić, jednak szansa na to, że nie traficie jest zdecydowanie mniejsza, bo kołowrotek jest dużo bardziej uniwersalnym narzędziem. Mamy tutaj pełną przekrojówkę kołowrotków. W ofercie najlepszych firm znajdziemy coś dla początkujących
początkujących, średnio zaawansowanych czy bardzo zaawansowanych wędkarzy. Oprócz tego różne półki cenowe, bo mamy tutaj kołowrotki od 100 paru przez 200, 300, 500, 800, aż po kołowrotki za ponad 3000 zł, więc naprawdę jesteśmy w stanie uszczęśliwić każdego wędkarza i uważam, że kołowrotek jest bardzo fajnym pomysłem. Czasami warto delikatnie zbadać grunt, czy osoba, którą chcecie obdarować, spinninguje, czy łowi karpie, bo tutaj delikatnie może się to rozjechać, ale mimo wszystko, jeżeli na przykład spinninguje, to bez względu praktycznie na to, jaki kołowrotek wybierzecie, na pewno traficie i bardzo gorąco polecam właśnie taki rodzaj prezentu. Czy można dostać prezent w prezencie? Oczywiście, że tak. Z taką właśnie propozycją przychodzi Deeper, który oprócz samej echosondy w tym roku w zestawie świątecznym daje dodatkowo lampkę oraz uchwyt na telefon, które są kompletnie gratis. A sama echosonda to bardzo zaawansowane technicznie urządzenie, które pozwoli nam sprawdzić głębokość łowiska, temperaturę wody, to czy w ogóle w tym łowisku są ryby i to wszystko bez względu na metodę połowu, bo spisze się doskonale i podczas łowienia z brzegu, i podczas łowienia z łodzi, i podczas łowienia pod lodem. Deeper ma wiele różnych trybów, bardzo fajnie można go dostosować do najróżniejszych warunków, także zdecydowanie jest to jeden z ciekawszych pomysłów na prezent. Kolejna propozycja to okulary polaryzacyjne. Jest to bardzo ważny element wyposażenia i uwierzcie mi, że każdy wędkarz doceni taki prezent. Oprócz tego, że oczywiście chronią nasze oczy przed niekorzystnym światłem, przed intensywnym słońcem, to dodatkowo mają filtr polaryzacyjny, dzięki czemu dosłownie jesteśmy w stanie zajrzeć pod taflę wody. A do tego wszystkiego taka najnormalniej w świecie fizyczna ochrona naszych oczu, czy to podczas szybkiego pływania łódką, czy to podczas przedzierania się przez krzaki. Naprawdę dobre okulary spiszą się doskonale ale w każdych warunkach i bez względu na to, jaką formę łowienia preferuje wędkarz, któremu chcecie je podarować, na pewno będą trafionym prezentem. Jaki jest najbardziej popularny pomysł na prezent? I nie dotyczy to wędkarstwa, ale generalnie. Oczywiście, tak jak widzicie, skarpetki. W każdej dziedzinie życia się one sprawdzają. Podobnie jest też w wędkarstwie. Mamy tutaj ogromną przekrojówkę najróżniejszych modeli. Od cienkich skarpet, które możemy wykorzystać latem, przez troszeczkę grubsze na jesienne wypady czy zasiadki, po bardzo grube skarpety, wełniane, ciepłe, które spiszą się podczas na przykład zimowych eskapad na pstrągi czy trocie. Także każdy wędkarz będzie zadowolony z dobrych jakościowo skarpet, które chronią jego stopy, które oddychają, które są ciepłe. To naprawdę bardzo fajna opcja na prezent. I nie bójcie się tego, że jest to trochę wyświechtana opcja, bo jeżeli kupicie fajne, dobrej jakości skarpety, to na pewno będzie to trafiony prezent w przypadku wędkarza. Gwarantuję wam to, a teraz przechodzimy do kolejnej propozycji. Prezentem, który na 100% będzie trafiony, są wszelkiego rodzaju torby i pokrowce. Bez względu na to, jaką formę wędkarstwa preferuje osoba, którą chcecie obdarować, torby i pokrowce będą na pewno dobrym rozwiązaniem, bo takie mniejsze sprawdzą się doskonale do akcesoriów czy małych przynęt. Większe torby na duże przynęty, czy też jakieś bardziej gabarytowe akcesoria. Pokrowce na kołowrotki, tudzież pokrowce na wędki. Każda z tych rzeczy znajdzie swoje zastosowanie, bo wędkarze generalnie, przynajmniej większość, lubi mieć to poukładane i tego typu sprzęt naprawdę nie będzie się kurzył w szafie. Więc jeżeli poprzednie moje propozycje nie przypadły wam do gustu, to tu możecie być spokojni i śmiało z tej grupy produktów wybierać jakieś prezenty dla swoich bliskich. Wspomniałem o tym, że wielu wędkarzy lubi porządek, a więc kolejny pomysł na prezent to również coś, co pozwoli ten porządek zachować. Uchwyty na wędki, które można przymocować do ściany, zarówno poziomo, jak i pionowo, dzięki czemu możemy poukładać te wszystkie wędki, które najczęściej walają się w kącie, a wy, osoby, które żyjecie w jednym domu z wędkarzami, doskonale wiecie, że jest to naprawdę uciążliwe. Często o te wędki można się potknąć, czy to w garażu, czy to w piwnicy, czy właśnie w domu. Dzięki takim uchwytom możemy je przymocować do ściany, poukładać i naprawdę poprawić komfort naszego życia. Więc to jest bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o kolejny pomysł, a teraz już zapraszam was na ostatnią grupę produktów w moim top 10 pomysłów na prezenty świąteczne. Czy istnieje coś takiego jak moda wędkarska? Oczywiście, że tak i to się bardzo fajnie rozwija. Coraz więcej wędkarzy stawia na fajne, stylowe wędkarskie ciuchy, a firmy nie pozostają dłużne i przygotowują coraz to nowe kolekcje. Jeżeli chcecie obdarować wędkarza czymś bardzo praktycznym, a jednocześnie związanym trochę ze stylówką, trochę z modą, to właśnie odzież będzie fajnym pomysłem. Bez względu na to, czy to będzie bluza ulubionej firmy, ciepła kurtka Polar, czy też wodoodporna kurtka techniczna, na pewno znajdzie to swoje zastosowanie, na pewno wielu wędkarzy będzie z tego korzystało, a jedyne co musicie wiedzieć, to rozmiar. No umówmy się, że
że nie jest to trudne, bo wystarczy zajrzeć do szafy, ewentualnie, jeżeli nie mieszkacie z osobą, której chcecie coś takiego podarować, zapytać kogoś bliskiego i momentalnie można taki rozmiar namierzyć, a każdy element garderoby będzie zdecydowanie fajnym prezentem. To było top 10 pomysłów na prezenty świąteczne. Mam nadzieję, że coś z tych wszystkich rzeczy Was zainteresowało. Jeżeli wciąż macie jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach, ewentualnie piszcie do nas na Messengerze, Instagramie czy na maila. Możecie też śmiało dzwonić. Postaramy się Wam doradzić i pomóc wybrać jak najlepszy prezent dla Waszych bliskich. Ważną informacją jest to, że wszystkie paczki opuszczają nasz magazyn dosłownie w trybie natychmiastowym. Jeżeli złożycie zamówienie do godziny 13, to jeszcze tego samego dnia paczka wyjedzie do Was. Jeżeli będzie to po 13, to następnego dnia. To jest bardzo ważne w tym przedświątecznym szale zakupowym, więc my stawiamy na jak najwyższą jakość obsługi i na to, żeby te wszystkie prezenty do Was trafiły. A jeżeli niestety przegapicie, zapomnicie, to tak jak wspomniałem wcześniej, pozostaje jeszcze karta podarunkowa, którą możemy do Was wysłać mailem i wtedy bez względu na to, co się będzie działo na drogach, jak nawalą kurierzy i wszystkie inne rzeczy, na pewno będziecie mieli jakiś prezent na święta. Ostatnia bardzo ważna informacja jest taka, że każdy zakupiony u nas produkt możecie zwrócić w ciągu 60 dni. Oczywiście musi być on z metką, nieużywany i tak dalej, ale to są detale, o których wie każdy, ale macie taką możliwość. Nie musicie się przejmować, jeżeli mimo tych wszystkich starań, mimo moich porad, mimo konsultacji z naszymi ekspertami nie traficie z prezentem, to śmiało możecie go zwrócić. Wtedy my Wam zwracamy kasę, ewentualnie możecie wybrać sobie w tej samej kwocie cokolwiek z naszej oferty. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, żeby uratować nietrafiony prezent. To by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli macie jakieś pytania, to jestem do Waszej dyspozycji i będę odpowiadał w komentarzach. A dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.